Dzisiaj dalsza część skoku. Sezamie, otwórz się, kasiarz. I najpierw idziemy zwerbować kasiarza. Nie wiem, czy jest jakiś lepszy, czy jest jakiś gorszy. Zobaczymy. Zobaczymy. Pójdźmy najpierw do tego, ten jest blisko. Casimira. Quinto. Ja bym chciał tą Quinto w ogóle. A może pierwsze co pójdę do... A nie, bo Quinto jest tutaj. Dobra, dobra, to idziemy najpierw do Quinto. No to masz przejebane. Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Zabijecie mu tańczy! Ej, ja tu jeszcze na komórce coś mi ten... Teraz tak dziwnie, nie? Bo muszę na komórce tu coś sprawdzić, jeszcze grać w grę. Znaczy nie muszę oczywiście, ale chcę. Ale chcę grać w grę. Ty jesteś Quinto? W rzeczy samej. Z kim mam przyjemność? Hola, hola! Nie będzie żadnych przyjemności! Wara od klatki, Wiedźminie! Najpierw groźbami pieniądze wyłudzasz, a teraz z moim więźniem chcesz knuć? Nie ma mowy! Quinto jest mi potrzebny, żywy. A mnie potrzebne są pieniądze. Dużo. Ale wszystko mi jedno, kto za niego zapłaci. Bankierzy czy ty. Znaczy, kręgosłup moralny pana Hansa Scidaris jest dość giętki. Zaraz ty będziesz miał giętki kręgosłup. Morda w kubeł, mówię! Co to ja... A! Jak zapłacisz, to go puszczę. Tylko, że dla ciebie mam specjalną stawkę. Oskubałeś mnie. To teraz ja oskubię ciebie. Wykup. Jakie to przyziemne. Może zagramy o wolność Quinto w karty? Czemu nie? Ale jeśli przegrasz, cena za jego głowę wzrasta dwukrotnie. Wchodzisz w to? Czyli robimy tak. Ja nie jestem takim Wiedźminem, który będzie się tutaj patyczkował, będzie dobry dla ludzi. Ja nie jestem gratem. Więc robimy tak. Jak cena wzrośnie dwa razy, zabijamy ich wszystkich. Myślę, że to sprawiedliwe. On wygrywa. On wygrywa. Podrzućmy jeszcze Garata. Ja bym najchętniej chciał, żeby on spasował. Bo wtedy... No właśnie, o to mi chodzi. Jak on spasuje, to ja mogę mu sobie dorzucać, a on już po spasowaniu nie może za nich... No... Nie może jakby sobie... Ich... Zabrać do ręki i dobierać, nie? To głównie o to mi chodzi. No a ja tak czy siak wybrałem, a kart co dobrałem, to dobrałem sobie, nie? Brakuje mi drugiej tej z ręką.
No i w sumie tu mogę tylko płotkę stąd ściągnąć. Czyli najlepsza taktyka, jakbym tak chciał typowo wygrać, to w drugiej rundzie wywalić takich, co mogę przywrócić, ewentualnie jaką szpiegów na mój teren, tak. Trzeba poczekać, bo jeszcze jedna karta będzie dobrana. A, nic specjalnego, nie? Nic, co by jakoś tam poruszyło. A, to ja ruszam pierwszy, no dobra. Nie, najpierw pozbędziemy się tego, zobaczymy, żeby czasem nie było tego, że on da to wypaczenie, czy jak to się nazywa, co niszczy mi kartę, co ma najwięcej. No i to już mi się podoba. Oczywiście warto go trochę ukrócić tym rzucaniem, no jak oni się nazywają, nie medyków, tylko szpiegów. Damy razy dwa. No dobra, on dwóch szpiegów rzucił tam, najchętniej tak to zostawił na razie. Przeciwnik wygrał tę rundę. My wchodzimy wskrzeszeńcami. Mi bardzo zależy po prostu na kilku kartach, które mam w talii swojej. A bez szpiegów raczej ich nie wyciągnę. No co za pech. W tych trzech kartach akurat jest jedna ta, której potrzebuję. Tylko nie mówcie mi, że się pastwię. Chcę zobaczyć, ile jestem punktów na plus po prostu. Ile jeszcze mogłem sobie pozwolić przegrać? No. Ja też pas. Podliczmy punkty. Wygrałem. Przeszarżowałeś, Hans. Gdzie z takimi kartami robić manewr tretogorski? Dobra, zabieraj go stąd, bo szlak mnie. Co? Ale
Jak? Rybią ością. Wczoraj. Czekałem na dobrą okazję, żeby się wymknąć, ale wpierw pojawił się Wiedźmin. Niech to będą moje rekomendacje. No a teraz powiedz, do czego jestem ci potrzebny? Chcę, żebyś coś dla mnie otworzył. Coś większego niż klatkę. Brzmi ciekawie. Chętnie poznam szczegóły. Dom zielarza pod Oxenfurtem. Idź tam i spytaj o wyciąg z krwawnika. Dalej w las do gorzej. Teraz Radowicz spóźnił się z żołdem już o cały tydzień. Próbuję nas ożnąć. W sakiewce, którą dostałem, były fałszywe koronki. Miałem złote leśnicy. Znać redańskie kufry zaczynają świecić pustkami. Chyba pora się dowiedzieć, czy nie ma żadnej takiej roboty, bo drugi jest nie kuchali. Gdzie będą pani Eweliny? Kojarzy mi się dobrze, tak na imię ma moja ciotka. Więc sprawdźmy, co nam chce zaoferować. Jest jakiś pupiec. Witam, witam. Może zagramy w gwinta? A nie chcesz mi przypadkiem czegoś sprzedać? Towar nie zając, nie uciekniesz. Karty też nie. Będziemy dzielić włos na czworo, czy grać w gwinta, Chyba będzie trzeba z nim zagrać, sorry. No dobra. Co? Partyjka? Tak, tak! Tak! Nie musisz mnie namawiać! Jakiś zapalony gracz! Panie elfie, pan się ogarnie trochę. Nie rozumiem trochę, jak działa ten Gunter Odin, dlatego nie będę nim grał. Że jeśli w ręku w talii znajdują się dwie takie same karty, wynajduję je. Czyli warunek jest taki, że ja muszę mieć jedną kartę w ręku, jedną kartę w talii. Coś jak z płotką. No tak mi się wydaje.
Z Nilfgaardu dostałem na pewno jedną jakąś kartę, ponoć mocną. Mam żadnych mocnych kart w Nilfgaardzie. Jak to jest... Jakim cudem ja jeszcze tych dwóch nie mam? Nieważne. I tak chyba lepszej talii nie zbuduję. No, to mi się ręka sypnęła. Jedna ze słabszych. Trzy karty funkcyjne, nic poza tym. Ale coś za dużo gwinta w tych misjach. Jak można gwintem bez rozlewu krwi, to dlaczego nie próbować? No dajmy mu zrobić przewagę na punkty, niech pasuje. Szczęście. Pokażmy mu siłę. Co dalej? Rzućmy mu tego. Później zaczynamy od najsłabszych. Bo są te umiejętności, co tam niszczą dalekiego dystansu. Jak masz powyżej 10 najsilniejszą kartę, nie? Dlatego ja wolę wykładać od najsłabszych. Może się nie nadzieję. Sorki. Sorki to nie było celowe, odwróciłem głowę. No! I właśnie o to mi chodziło. Co to za karta w ogóle? Nie kojarzy typ. Sorki, znów odwróciłem głowę, ale to chyba nic nie dało.
Ale dostałem go już oficjalnie. Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz odpowiedzialność na mnie. Jak w Mariborze. Pamiętasz Maribor? Kochanie, proszę, nie zmieniaj tematu. A ja mógłbym? Zależy. Coś ty za jeden. Geralt z Rivii. Wiedźmin. A ty jesteś Evelyn Gallo, zwana Łasiczką. Przez przyjaciół. Spokojnie, Merin, nie nadymaj się tak. No dobra, ty mów, czego chcesz? Wolałbym porozmawiać w cztery oczy. Evelyn nie ma przede mną nic do ukrycia, a... A ty miałeś pomóc przy rozstawianiu ław. Pilnie. Ale... No dobrze, to jeszcze raz. Czego chcesz? Zaproponować ci współpracę? Doprawdy? Jakiego rodzaju? Anonimowy występ. Bez publiczności. W pewnym domu aukcyjnym. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, ile tylko zdołasz unieść? Na szpicla mi nie wyglądasz. Myślę, że się dogadamy, ale widzisz, mam problem. Niech zgadnę. Jest potwór do ubicia. Gdzieś na pewno, ale nie tu. Mogę kontynuować, czy zgadujesz dalej? Widzisz, mieliśmy dać tu występ. Sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy, Van Sokole Oko, stracił wzrok. Pił alkohol z lewego źródła. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. Widzowie czekają, więc albo ktoś go zastąpi, albo trzeba będzie zwracać pieniądze. Tyle, że już je wydaliśmy, co do grosza. A, już widzę, dokąd to zmierza. No to przejdę od razu do rzeczy. Weź udział w naszym występie, to pomogę ci. A co miałbym robić? Skakać przez płonącą obręcz? Nie. Strzelać do celu. Boże, jak ja tego nie potrafię. No, z kuszy strzelam nieźle, więc czemu nie? Wchodzę w to. Świetnie. To jak, zaczynamy? Ludzie się niecierpliwią. Jak to? Już? Tak bez prób? Co tu ćwiczyć? Masz tylko strzelać do celu. Dobra, raz kozie śmierć. Możemy zaczynać. O, to mi się podoba. Człowiek, który nie boi się ryzyka. Idziemy. A teraz, panie i panowie, gwóźdź programu. Przed wami Geralt z Rivii. Zwycięzca turniejów strzeleckich w Angren, Dol Blatana i Bindudze. Wow! Co? Kiedy ja... Cii, Geralt, łap za kuszę i do dzieła. Mi by się przydał poradnik, jak strzelać z kuszy, bo nie robiłem tego nigdy. Powiedziałem. Oby mi się... Na co czekasz? Seza, masz czy jak? Też bym tak umiała. Nie mogę na to patrzeć. Powiedz, jak skończy. Też bym tak umiała. Prosto w czoło. Wspaniałym numerem Geralta z Rivii kończymy nasz występ. Dziękujemy i do zobaczenia! Szkoda, że ten pan nie strzelił, ale by było śmiesznie. Wiesz, nie wierzyłem, że wyjdę z tego w jednym kawałku. Dobra robota, Geralt. No, jeden występ mamy już za sobą. A co z następnym? Kojarzysz, gdzie tu w okolicy jest dom zielarza? Zajdź do niego i poproś o wyciąg z krwawnika. Tajemnica. Uwielbiam tajemnice.
Do zobaczenia, Wiedźminie. Nie chcę nic wiedzieć o ty... Ta reszta to jest dwóch krasnoludów chyba, tak? O ile się nie mylę, albo krasnolud i niziołek. Ale mniejsza, wybraliśmy elfa i kogoś jeszcze. To chyba nieistotne, jakie oni są rasy. Po prostu podoba mi się ich aktualny zawód. Jakoś takim źle z oczu patrzy. Dobra, a co ja mam przygotować? Czy ja mam składniki do takiej mikstury? Oczywiście. Nie no, coś mnie łapie tutaj. Czuję się coraz bardziej chory i osłabiony. Ale na tym kończymy w Oxenfurdzie u nas. Do zobaczenia i do usłyszenia.